Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie o nowym backendzie oraz o nowej aktualizacji, która została zapowiedziana już w tamtym tygodniu. Dlatego, że kilka osób pytało mnie, co to jest w ogóle ten nowy backend, o co chodzi z tą aktualizacją, co oni tam testują, co oni tam robią. No i z tego, co widziałem już na niektóre serwery takie normalne, takie na których grają normalni gracze, nie na beta, został wprowadzony właśnie ten nowy backend, więc stwierdziłem, że już pora, żeby wam to mniej więcej wyjaśnić. Oczywiście będę starał się to wszystko w jak najprostszym sposób przekazać, dlatego że sam dokładnie nie wiem, jak to wytłumaczyć fachowo, więc jeżeli ktoś tam jest, kto jest w tej branży, jakimś informatykiem czy coś, kto nas ogląda, to może napisać w komentarzu. Natomiast ja postaram się to, jak ja to rozumiem i generalnie jak tutaj opisuje internet, wam wyjaśnić, żebyście wy też w jak najprostszy sposób właśnie ogarnęli, o co chodzi. No i tak jak mówię, jeszcze poświęcimy chwilę tej nowej aktualizacji, która została zapowiedziane, tej nowej funkcji tak naprawdę, ale to później. Na starcie pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków ala newsowych, jakichś wyjaśniających czy coś, co tam się dzieje na ten moment w gierce, to oczywiście klikajcie w tym momencie tego lajka, będzie mi bardzo miło. Subujcie dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robiliście. Również mi będzie miło, wbijacie na Discorda dla widzów, na Twitcha i tak dalej, linki są przypięte w komentarzu i opisie i oczywiście możecie komentować, co wy sądzicie o całej sytuacji, która będzie miała miejsce w tym filmie, to również wasze zdanie chętnie sobie przeczytam. No i okej, możemy powolutku zaczynać, ja niedawno wstałem, więc jeszcze taki jestem lekko zaspany, ale myślę, że to nie przeszkadza. Na początek zajmiemy się tym backendem. Co to w ogóle jest? O co chodzi z tym backendem? Bo wiele osób myli troszeczkę, wiele osób myśli, że jak wprowadzą nowy backend, to gra się zmieni o 180 stopni. No nie, tak nie będzie. Backend, teraz może wam podam taką definicję z Google'a, jaką znalazłem, a później to oczywiście przetłumaczę na nową, na, w sensie na nasz język taki bardziej, żebyście to bardziej zrozumieli. Po lewej stronie mam pewne notatki, to tak swoją drogą, żeby o niczym nie zapomnieć. No i tak, taka definicja jest. Backendem nazywamy to, co znajduje się na serwerze, a do czego użytkownik nie ma bezpośredniego dostępu. Backend ukryty jest za frontendem, części aplikacji działającej po stronie użytkownika i zarządza całym systemem danej aplikacji lub strony www. No i tutaj sobie dodałem, że nowy backend nie równa się super zmiana, czyli to, co już wspomniałem przed chwilą, bo tak naprawdę my to, że ten nowy backend zostanie wprowadzony, prawdopodobnie nawet tego nie zauważymy, bo tak jak tutaj napisane jest, nie mamy do tego dostępu jako zwykli gracze. My mamy dostęp do frontendu, czyli całej tej oprawy graficznej, tutaj sobie klikniemy, tutaj jakiegoś lożka zrobimy, tutaj to, tamto, natomiast backend to jest to, co tam siedzi tak jakby w tle. Tutaj sobie takie porównanie w ogóle przyszło mi do głowy. Ktoś, kto się zna, może powiedzieć, czy trafne, że frontend to jest taki, takie generalnie ciało, w sensie, że tam nasza głowa i tak dalej, nie? Na przykładzie człowieka, natomiast backend to jest na przykład nasz mózg, jego nie widać, ale on tam wszystkim zarządza i tak dalej. Dobre porównanie, czy nie, możecie napisać, w każdym razie coś takiego mi przyszło do głowy. No i właśnie to jest ten nowy backend i my tak naprawdę tego nie zauważymy, do czego zaraz przejdę, że to w ogóle zostanie wprowadzone. Oczywiście wiadomo, zostanie tam zostaną naprawione niektóre błędy, jakieś tam rzeczy, pierdółki tak naprawdę się zmienią, no ale generalnie my tego nie zauważymy. No i okej, obecnie nowy backend, co ciekawe, został wprowadzony, bo na początku było tak, na początku i do tej pory zresztą tak jest, jest serwer beta, na którym ten nowy backend możemy testować. Wiadomo, to zostało w ogóle, w sensie gra jakby jest stara, nie? Gra już ma swoje lata, więc została napisana w o wiele prostszy sposób niż teraz, no i teraz trzeba to wszystko przepisać na taki nowy sposób, nie? I dlatego właśnie to, że ona zostanie napisana w bardziej współczesny sposób, umożliwi tam wprowadzanie jakichś funkcji, do których też zaraz przejdziemy i tak dalej. No ale wiadomo, potrzeba czasu, no bo gra jest dość rozbudowana. No i powstał serwer beta, o którym ja nagrywałem, tam beta.syfygame.net, jak się nie mylę, tam nie można kupować grzybów, tam ludzie po prostu mogą grać, dostają te grzyby i mogą testować, mogą wyłapywać błędy. No i w miarę sprawnie to wszystko idzie. No i właśnie, potem okazało się, że jeszcze na nowym backendzie działa serwer 31 niemiecki. Wielu graczy się oburzyło, no bo jednak to jest serwer, na którym normalnie ludzie grają i jakby no dziwne, że zostało to wprowadzone, biorąc pod uwagę, że jeszcze troszkę błędów na tym serwerze beta jest, jeszcze to nie działa tak jak powinno, no i wprowadzać to na serwery, na które jakby gracze, na których gracze grają normalnie, wydają swoje pieniądze na postacie i tak dalej. Moim zdaniem
i wielu innych graczy nie jest do końca okej. Co jest najważniejsze? Nowy Begen naprawia błąd z kopalnią złota. Czyli to, co ja wam mówiłem, że jak tutaj już nagrywałem o tym film, jak kopalnia złota dojdzie na przykład do połowy, do ponad połowy, czyli w naszym przypadku 13 milionów 1 na przykład, to my możemy tutaj odebrać sobie traktor lub zrobić jakąkolwiek inną czynność i ta kopalnia automatycznie się zapełnia, no po prostu jest pełna, nie? Czyli wystarczy, że ta obecnie tak to działa, oczywiście jeszcze tym starym backendem. No i wiadomo, że dzięki temu mamy tą kopalnię w połowę czasu napełnioną, że tak powiem. No i ludzie, którzy jeszcze nie mieli takiego levela 550 i w górę, mogą sobie nie zdawać sprawy, ale na tym levelu ta kopalnia naprawdę szybko się zapełnia, a jeszcze z tym tak zwanym featurem, chociaż to oczywiście jest błąd, jeszcze to idzie szybciej i naprawdę w ciągu dnia na takim wysokim levelu można dużo golda z tej kopalni nafarmić. Zresztą widzicie, jak nieraz dropią ludzie na takim właśnie 550 plus z kostek, to już tego golda jest naprawdę dużo, aniżeli na takim niższym levelu, więc no na tym wysokim levelu, takim już full late game'owym, ten gold ze wszystkiego jest bardzo wzrósł jakby, nie? Mogę to tak chyba powiedzieć, względem tego, co mamy na przykład chociażby na takim 485 levelu. Więc tak jak mówię, to zostaje usunięte. Automatycznie gracze z S31 niemieckiego nie mają możliwości tyle statystyk nafarmić z tej kopalni, co na przykład na jakimś innym serwerze, gdzie jest właśnie jeszcze ten stary Begen. To jest taka chyba najbardziej rzecz, przez którą cierpią, no bo jednak to ich bardzo ogranicza, no i nie rozumiem tej decyzji po prostu, nie? Nie rozumiem, czemu to zostało wprowadzone i to zostało wprowadzone już jakiś czas temu, gdy w ogóle praktycznie zaraz po tym, jak otworzyli beta serwer, nie? To nagle ten nowy backend też wprowadzili na 31 serwer niemiecki, czemu nie mam totalnie pojęcia. Oprócz tego inne serwery, na które został wprowadzony ostatnio ten nowy backend, w tamtym tygodniu, jak się nie mylę, no to jest serwer pierwszy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, serwer trzeci Turcji, turecki serwer, 11 polski, co ciekawe, no i serwer jeszcze piąty grecki i serwer pierwszy japoński. Generalnie wydaje się, że zostają wprowadzone ten nowy backen na takie serwery, na który gra bardzo malutko osób, bardzo są mało zaludnione, no ale w dalszym ciągu nowy backend ma błędy. Ma tych błędów sporo, gracze skarżą się, że nie jest zoptymalizowany dobrze, że potrafi zlagować względem obecnej wersji gry, potrafi, do niedawna jeszcze był w ogóle problem, że na pachołki tutaj nie działał portal, o ile się nie mylę, albo gildyjny, albo ten nasz prywatny, to już tam whatever, w każdym razie tutaj, jeżeli o to chodzi, to po prostu no jeszcze te błędy były, ludzie robili lochy, chcieli tam przeklikać coś, wydawali grzyby, no a nie mieli w ogóle opcji tego zrobić, no bo na pachołki portal nie działał, więc tak jak mówię, no jeżeli, aha, to chyba w ogóle portal, bo ten daje nam HP, nie? Ten nasz prywatny, mi się to zawsze myli z gildyjny z tym, no ale to właśnie o ten chodzi, no tak, bo nasze pachołki nie należą do gildii, to by nie miało sensu, nieistotne, w każdym razie, tak jak mówię, ten portal właśnie na nie nie działał i zrobienie tych lochów było bardzo utrudnione. Także no takie błędy się zdarzają, jeszcze takich błędów jest sporo, zostało tam wypisują cały czas gracze, jakie te błędy są. Oni to tam oczywiście łatają, naprawiają, no ale myślę, że nie jest to jeszcze moment, żeby na te normalne serwery backend został wprowadzany. No bo na przykład, nie wiem, no 31 serwer, tak jak mówię, te pozostałe serwery, no to są takie mniej zaludnione, chociaż to i tak nie jest jakby żadne usprawiedliwienie, no ale na przykład serwer 31 niemiecki wydaje mi się, że jest dość, no jeszcze ludzie na nim grają, nie jest dość zaludniony, powiedzmy, mimo że jest stary, serwer 11 polski, wydaje mi się, że również tam przynajmniej te top 30 w miarę aktywnie gra, więc no dla mnie to troszeczkę dziwna decyzja. Rozumiem, jakby już nie było błędów albo były jakieś tam znikome czy coś, no to tak, to już można powoli wdrażać ten nowy backend, no ale tutaj playa została bardzo za tą decyzję zjechana, że tak powiem, że coś takiego robią i właśnie na te serwery zostaje ten nowy backend wprowadzany. No i okej, okay, i co mamy dalej? Co w ogóle umożliwia ten nowy backend? Bo tak jak zacząłem mówić, że jest to, gra jest napisana troszeczkę w stary sposób, że tak powiem, teraz jest przepisywana na nowy, żeby umożliwić nowe rzeczy. No i tutaj przede wszystkim takie rzeczy są naprawiane, jak międzynarodowy ranking, który na każdym serwerze do tej pory był inny i trzeba było ze wszystkich serwerów, które tu mamy na liście, zaraz wam mogę pokazać, oczywiście ze wszystkich światów, ze wszystkich serwerów, trzeba było szukać takiego, który ten międzynarodowy ranking ma aktualny. Dla osób, które się w nim znajdują, no wiadomo, dość uciążliwe to było, więc nie ma co się dziwić, że
No irytujące, no tych serwerów mamy naprawdę bardzo dużo i tak było, że na przykład na W40 powiedzmy był aktualny ten ranking, czyli ten, który był tam z poprzedniego dnia, natomiast na serwerze, nie wiem, Międzynarodowym 41 był sprzed 3 dni, nie? Więc tak to było zbugowane, natomiast nowy backend umożliwia to, że ten ranking międzynarodowy jest zawsze aktualny, więc teraz jak sobie wejdziemy na przykład na serwer 31 niemiecki, to ten międzynarodowy ranking jest zawsze tam z poprzedniego dnia, zawsze aktualny. Druga sprawa, długo wyczekiwane te połączenie serwerów, ta fuzja. Playa oznajmiła, że dopóki ten nowy backend nie będzie skończony i wszystkie serwery nie będą już na nim działać, że tak powiem, to ta fuzja serwerów jest niemożliwa, więc na to dużo graczy czeka, dużo tam jest sceptycznie, wiadomo, zdania są podzielone, ja tam się nie będę na razie wypowiadał, w każdym razie no to również umożliwia, więc jeżeli ktoś czeka z tą fuzją, no to musi poczekać, aż ten nowy backend będzie skończony. Kolejna sprawa, no to jest ten brak błędu z kopalnią złota, czyli to co mówię, że już nie będzie to działało tak, że jak wypełnimy lekko ponad połowę, to zrobimy tu jakąś aktywność pod ziemią i ta kopalnia nam się zrobi pełna. To też jakby kolejna sprawa, no ale mówię, no jak ktoś na przykład rywalizuje i na tym serwerze 31 jest pozbawiony tego, gdzie tam są już naprawdę duże levele, około 600 i z tej kopalni złota naprawdę ogrom golda, ogrom statystyki, gdzie wyciągnąć w ciągu dnia, no to jak oni są tego pozbawieni na przykład względem S30 niemieckiego chociażby, no to to jest akurat duża jakby, no dużo na tym tracą po prostu gracze, nie? To jakby tyle. No i dobra, jeżeli chodzi o nowy backend, to chyba tyle. Dajcie znać, co o tym myślicie, dajcie znać, czy zrozumieliście, co wam tu chciałem wytłumaczyć. Tak to generalnie wygląda. Tak to działa i tak jak mówię, w tamtym tygodniu już ten nowy backend na niektóre serwery został wprowadzany, więc bardzo możliwe, że niebawem już na większej ilości serwerów to zostanie właśnie wprowadzone. No ale tak jak mówię, nie mylcie tego, że to będzie jakaś super nowa gra czy coś, tutaj dużo się pozmienia, bo my widzimy ten frontend, więc my, dla nas się praktycznie nie zmieni nic, oprócz tam paru właśnie tych pierdółek, które były uciążliwe, a które ten stary backend jakby... No przez niego one występowały, teraz z nowym już tego nie będzie, no ale zobaczymy, jak to dalej wyjdzie. Natomiast no na pewno jak już wejdzie ten nowy backend, no to on umożliwi wprowadzenie jakichś nowych aktualizacji, więc tu już my to odczujemy, dla nas gra się zmieni, oprócz tego na pewno również... No zresztą oni sami mówią, że dopóki nie ukończą nowego backendu, to nie będzie żadnych większych aktualizacji. No i właśnie to można tak sobie interpretować, że po prostu nowy backend umożliwi nam mimo wszystko te nowe funkcje, no ale one wejdą tam z czasem już po skończeniu właśnie tego nowego backendu. Ktoś może policzyć, ile razy powiedziałem słowo backend w tym odcinku, wydaje mi się, że dość często używam. No ale okej, to chyba tyle miałem tutaj zapisanych różnych rzeczy, różnych takich skrótów myślowych. No i teraz jeżeli chodzi o nowy update. Nowy update został zapowiedziany w tamtym tygodniu, zaraz wam tu powiem dokładnie kiedy, bo mam ściągę, nie będę wam pokazywał, po prostu wam to przeczytam, bo to nie ma sensu. 16 lutego, czyli to była bodajże środa, jak zapowiedzieli eventy. No i mamy tutaj informację o aktualizacji, to nie będzie nic jakoś super, no ale... lecimy. Ponadto kilka informacji na temat zbliżającej się aktualizacji. Praca nad aktualizacją idzie bardzo dobrze, czas testów dobiega końca, a w celu zapewnienia przejrzystości chcielibyśmy wykorzystać dzisiejszy post, aby przedstawić wam jedną część aktualizacji. Na ten moment zdecydowaliśmy się dodać ekran końcowy do zarządcy areny dla graczy, którzy zgromadzili 10 nowym quadria gintilionów lub więcej run poprzez użycie przycisku ofiara, nadal wyświetlając osiągnięcia, przyspieszenia budynków i liczbę zdobytych run. Od tej wartości szansa na lepsze runy już się nie zwiększy, to w ogóle jest taka gwiazdka. No bo właśnie, teraz co to dla nas oznacza? W sensie dla nas w sumie nic, dla ludzi, którzy mają już osiągniętą taką ilość run, to w skrócie jest S150, jeżeli ktoś nie wie, to jest S150. Jak ktoś nie wie, o co chodzi z tym EA i tak dalej, to zapraszam do poradnika, do zarządcy areny, ale to akurat no mało istotne, bo raczej nie znam chyba osoby, która do takiej wartości by doszła. W każdym razie, jeżeli ktoś ma te S151, to jest chyba dokładnie, nie S150, tylko S151, bo jeden ten nowym quadri coś tam to jest S150, natomiast 10 to jest S151. W każdym razie, jak mamy taką wartość run, to mogą nam się trafiać już samym
albo maxy, albo o jeden mniej aniżeli max. Czyli na przykład może nam się trafić tylko i wyłącznie broń na oczywiście epicka 59% albo 60%, nie może się trafić niższa, więc jakby postanowili zamknąć tego zarządcę areny, kto już osiągnął taką ilość, że tutaj będzie jakiś ekran po prostu, że już ukończyłeś tego zarządcę areny, nie? Nie musisz się już bardziej nad nim skupiać. Z tym, że tak, dojść do tego 150 jako nawet grzybiarz to jest bardzo długo czasu, nie jest to po prostu opłacalne, jak już jesteście, ja tak uznaję taką zasadę, żeby dojść do około S120 i po prostu sobie odpuścić, dlatego że na tym S120 już dość często lecą te runy maksymalne, no a po prostu dalej to jest nie dość, że dużo czasu, to jeszcze jak ktoś w ogóle używa skipów, co jest moim zdaniem no chore, żeby codziennie, czy tam co 20 godzin wydawać 25 grzybów i te skipy kupować, oczywiście no wiadomo, każdy tam robi co uważa i co lubi, no ale po prostu zwłaszcza jak już mamy te maksymalne runy, to nadal tu skipać i wydawać te grzyby codziennie, moim zdaniem jest bez sensu, więc raczej każdy, myślę, że kończy właśnie skipowanie na takim około, w sensie nie, no powiedzmy, że każdy w miarę na takim S120 i potem może niektórzy jeszcze bez skipowania sobie coś tam resetują, coś tam się bawią, no ale grzybów już na tą arenę nie wydają. No natomiast jeżeli chodzi o mnie, to po prostu ja na tym około 120 tutaj kończę. Tu mam pewnie więcej, bo jeszcze tam na pewno jakieś resety robiłem po drodze czy coś. No ale to akurat nieistotne, w każdym razie do S150 jeszcze mi brakuje na pewno. No i właśnie to będzie ta aktualizacja, ta część aktualizacji dotyczyć tylko graczy, którzy to S151 osiągnęli. O ile taki ktoś w ogóle istnieje, no to na pewno takich ludzi jest bardzo, bardzo malutko. Więc no to taki wiadomo, fajny tutaj będzie mieć taki ekran z ukończeniem tej areny, że wreszcie ją się skończyło. No ale to akurat taka pierdółka, która dla większości graczy tak naprawdę za wiele tutaj nie znaczy. Ale to mówię, no taki nam dali przeciek, więc stwierdziłem, że również Was o tym poinformuję. To wszystko. Tak naprawdę to wszystko, ja Wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Przypominam oczywiście o tym kciuku w górę, jeżeli takie newsy ze świata Shakesa Wam się podobają. Możecie wbijać na Discorda dla widzów, na Twitcha, linki są przypięte w komentarzu i opisie. Piszcie w komentarzach, co Wy o tym sądzicie, czy tutaj wszystko dobrze przedstawiłem. A jeżeli macie jakieś pytania, czegoś nie zrozumieliście, to również piszcie, chętnie Wam odpowiem. No i oczywiście subskrybujcie z dzwoneczkiem, to również bardzo, bardzo ważne. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!